Cześć, witajcie na kanale. Jest taktycznie 21 odcinek z gry planszowej The Russian Campaign 1941-1945. Być może przedostatnia tura, być może ostatnia. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No, raczej przedostatnia. Chociaż, no, zobaczymy. Sytuacja, jak widzicie na mapie, myślę, że dosyć historycznie to się wszystko układa. Pamiętacie ten najwyższy wysiłek wojsk niemieckich? Pamiętacie nasz jeden, jedyny nieudany szturm na Stalingrad? I to był taki punkt zwrotny całej kampanii. Do tego momentu Niemcy mieli inicjatywę, do tego momentu Niemcy nacierali, zdobyli Leningrad między innymi. Natomiast od tego nieudanego szturmu na Stalingrad wszystko zaczęło się psuć. No i efekt mamy tutaj w tym momencie na linii Wisły. Potężne zgrupowanie wojsk sowieckich, Karpaty, tak samo, no i przełamanie na Rumunii. Niemcy muszą zareagować. Niemcy muszą drogą kolejową, sprawdziłem w przepisach, można wycofać przez południową, właściwie tu jest przez zachodnią krawędź mapy i mogą wrócić sobie tędy, wyjechać więc bez problemu sobie transportem kolejowym. Wycofamy z tego rejonu jakieś jednostki, możemy zabrać ten korpus piechoty i te trzy armie pancerne. Myślę, że aż tyle nie będziemy zabierać. Zabierzemy sobie dwie jednostki. Kwestią sporną zostaje, które. Prawdopodobnie ten korpus piechoty i ten korpus pancerny. W pierwszej aktywacji dojadą tutaj, w drugiej aktywacji ruszą się mniej więcej tutaj, żeby załatać tą dziurę. One ulegną zniszczeniu. Sowieci je rozjadą po prostu, no ale musimy tutaj coś wystawić dodatkowo ruchem. Przesuniemy sobie te korpusy górskie, ewentualnie, żeby wesprzeć obronę. Nie będziemy już raczej trzymać tej linii Karpat. Tutaj zostawimy być może jakichś maruderów. No ale to zobaczymy. Ale żeby sobie to wszystko omówić, żeby to sobie wszystko w jakiś sposób unaocznić i uplastycznić, musimy najpierw się dowiedzieć, jaka będzie pogoda. Pamiętamy, że mamy plus 2 do rzutu kością, więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pogoda będzie w miarę dobra. I tak, rzucimy sobie kosteczką. Rzućmy sobie sowiecką kosteczką, jako że Sowieci mają teraz inicjatywę. I tak. Szósteczka, no oczywiście. 6 plus 2, 8. Wrzesień, październik. 7. Mad. Jest to bardzo dobra informacja dla Niemców. Jest to bardzo dobra informacja dla Niemców, ponieważ w Mad mamy tylko jedną aktywację i wszyscy ruszają się tylko i wyłącznie o dwa pola. Więc w tym roku, w 1944, jesień przyszła bardzo szybko, jest bardzo deszczowa, bardzo zła pogoda. To powoduje, że Sowieci nie mają wsparcia powietrznego. No i to być może uratowało, nie być może, a na pewno uratowało Niemców przed totalną katastrofą. Mamy MAD, mamy też minus 3 modyfikator, czyli modyfikator nam idzie na minus 1 do rzutu kością w następnej turze. No i teraz pozostaje tylko tutaj sobie wszystko policzyć, poprzerzucać, posprawdzać i połączymy się na koniec pierwszej i drugiej aktywacji niemieckiej, bo tak jak mówiłem, w turze MAD wszyscy ruszają się tylko o dwa pola i drugiej aktywacji nie ma. To znaczy, druga aktywacja jest, jeżeli będą gdzieś walki, natomiast w drugiej aktywacji nikt się nie porusza. Niemcy uratowane. I tak wygląda sytuacja na mapie po pierwszej i drugiej aktywacji niemieckiej. Dwa korpusy, 72 piechoty i 39 pancerny zostały przerzucone w rejon Bukaresztu. Jedna aktywacja, czyli ruch kolejowy, drugiej aktywacji nie było, więc pozostają na tym polu, więc Sowieci teraz będą się ruszyć, ale też ruszą się tylko o dwa pola, więc nie obejdą w jakiś sposób. Prawdopodobnie z Sowietami zaatakujemy to zgrupowanie. Myślę, że nie będzie to nastarczało jakiegoś wielkiego problemu. Zbieramy tutaj 32 do 11, więc to i tak nie będzie. No, jeden punkt zabraknie do 33, czyli będzie na 2 do 1. Co dla Sowieta to jest już prawie elementarz do atakowania na 2 do 1. Oni tutaj już nie mają co oszczędzać, tu idą na pełnej. Tak, tutaj troszeczkę zabrakuje w rejonie Wisły jednostek, no ale
Sowieci nie pójdą daleko, nie pójdą mocno. Tutaj gdzieś przytrzasną, coś tam zniszczą na pewno. To jestem tego pewien. W następnej turze dostaniemy jeden korpus pancerny, dosyć silny, 10 siły, więc gdzieś tu będziemy próbowali łatać. Może się uda jakoś doczołgać jeszcze do tej zimy. Zobaczymy, w jaki sposób się to potoczy. Tak wygląda sytuacja na mapie po ruchu niemieckim. Sprawdzimy sobie teraz, ile przypłynęło pomocy. Lend list 5 plus 1, 6, czyli cały czas Sowieci otrzymują potężne wsparcie od aliantów, czyli 29 znowu punktów do wydania. Przypominam, że od stycznia, od tury styczeń-luty 44, czyli od 17 tury Sowieci odtwarzają sobie dwie jednostki gwardyjskie, dwie jednostki pancerne i pozostałe bez limitu jednostki piechoty. Myślę, że sobie pozbierają swoje straty, podciągną liniami kolejowymi naprawdę daleko, bo mogą nawet aż tutaj, ale to będzie ich tylko jedyna aktywacja. W drugiej aktywacji, tak jak już kilka razy mówiłem, nie ruszamy się, wsparcia lotniczego nie ma, więc nawet gdybym zapomniał, to tutaj się nic nie wydarzy. Dobra, cięcie, aktywacja sowiecka, wszystkie jednostki ruszają się maksymalnie o 2 heksy, plus ruch oczywiście kolejowy i zobaczymy, do jakich bitew, boże, do bitew dojdzie to na pewno, ile i jakich, to za chwileczkę się przekonamy. No i tak wygląda sytuacja na mapie po aktywacji sowieckiej. Będzie się działo, będzie sporo bitew. Na szczęście będzie tylko jedna taka aktywacja, w związku z tym no, udało się na pewno dociągnąć do zimy, do prawie do zimy, do późnej jesieni, bo wczesną jesień mamy teraz i na szczęście mamy ją naprawdę okropną. MAD sobie zaznaczymy gdzieś tutaj, żeby pamiętać, że mamy MAD. Dobra, lecimy sobie ataki. Myślę, że najpierw rozpoczniemy od Prus Wschodnich, od Prus właściwie, bo to już nie Prusy Wschodnie właściwie. Pomorze, o, tak to będzie, lepiej będzie brzmiało. Atak na 4 do 1. Te dwa zgrupowania atakują tutaj, ten korpus pancerny 4 do 1, no więc szansa na dosyć mocne uderzenie. Czekajcie, zrobimy sobie. 4 do 1 i 1. Proszę bardzo. To jest kontakt, czyli będzie druga aktywacja. Ponieważ w drugiej aktywacji, tak jak już mówiłem wcześniej, jednostki się nie ruszają, faza walki jak najbardziej zachodzi. Więc tu zostajemy, w sumie możemy nawet zostawić to 4-1, żeby wiedzieć, że będziemy mieli. Chociaż z drugiej strony nie wiadomo, bo nie wiadomo, co się wydarzy tutaj. 4 do 1 tutaj. Położę sobie ten razie z boku. Korpusy gwardyjskie atakują 43 korpus, zmechanizowany. Atak na 3 do 1. Czyli już bitwa w okolicach Poznania. 3 do 1 i 5 do 1. Niestety korpus zostaje zniszczony. No i tutaj ta siódemeczka będzie mogła się przytulić do tego ataku. Możemy ją sobie już przekierować w ten sposób, ponieważ jest w strefie kontroli i będzie mogła wziąć udział w bitwie, która nastąpi tutaj. Kolejny atak. Tutaj forsowanie Wisły. Warszawa zajęta przez Sowietów już jesienią 1944 roku. I atakujemy 41 korpus, który trzyma tutaj podejście w kierunku Wrocławia. 2 do 1 i 5. Niedobrze. DR. Wycofuje atakujący, więc sobie wycofamy. Wycofamy sobie tu i tu. Chociaż nie ma to jakoś wielkiego znaczenia już w tym momencie. Kolejny atak na 1 do 1 tutaj przez rzekę. Atakują tak zwane fusy, czyli armie najsłabsze. Takie mięso armatnie, ale szósteczka na 1 do 1. DR. Problem jest tego typu, że fusy dla Niemca jest to problem. Fusy sprawiły się znakomicie, ponieważ przy DR obrońca musi się wycofać. Wszędzie są strefy kontroli, więc obrońca ginie. Siódmy korpus został okrążony i wycięty w pień przez tych Mongołów. Atak tutaj, 56 korpus pancerny broni się przed dwoma gwardyjskimi armiami. Atak na 2 do 1, 3. To jest kontakt, czyli będziemy mieli drugą bitwę. Tutaj się nic już nie zmieni, więc możemy sobie przykryć, że będzie atak na 2 do 1. Kolejny atak w górach. Atak był na 2 do 1. Przesunięcie 1 w prawo za korpus artylerii. Walczymy w górach. 6 korpus SS próbuje powstrzymać armię pancerną, armię gwardyjską, korpus artylerii i kolejną armię pancerną. 3 do 1. Jak to się potoczy? 5. No idą rzuty. D1. SS-mani. Idą w piach i tutaj robi się już powoli czysto, ale to jest taki drugorzędny kierunek.
działań. No i tutaj atak na 2 do 1, bardzo ważny atak. Zobaczymy, czy uda się wytrzymać. Dobrze by było, jakby się udało wytrzymać, to byśmy nie musieli podsyłać tutaj kolejnych posiłków, bo już też i za bardzo nie mamy z czego. 6. No chyba się nie uda. 2 do 1 to jest D1, czyli jedna jednostka jest eliminowana. Eliminujemy sobie tą piechotę. I przy D1 musimy się wycofać. Teraz patrzę, czy mamy do wyboru. Nie, nie mamy. 2 heksy i wycofuje nas atakujący, więc atakujący oczywiście zrobi sobie w tym kierunku. Dobra, to by były wszystkie ataki pierwszego rzutu, że tak powiem. Teraz mamy drugą aktywację sowiecką. Jak pamiętacie, ruchu żadnego zrobić nie możemy. Natomiast będziemy atakowali jeszcze raz tutaj. 39. Tak dobrze liczę, 39 do 8. Dalej 4 do 1. Dalej 4 do 1. Już możemy wszystko poprawić. Bardzo ważny atak. Mówię, uratowało Niemców to, że jest naprawdę niezłe błoto i że Sowieci nie mają tej drugiej aktywacji do ruchu, bo wtedy już by nas tutaj totalnie zinfiltrowali, spenetrowali, weszli w przestrzeń operacyjną i po prostu zaoraliby całą grę. 4 do 1 i 5. Niestety 5 to jest Defender Eliminate, czyli korpus zostaje rozbity, zniszczony. I praktycznie nic tu już nie stoi na przeszkodzie, żeby w następnej turze wykonać ostateczny szturm na Berlin. Tu już po prostu musimy... Coś tam jeszcze będziemy próbowali lepić. Ale to już naprawdę jest sytuacja krytyczna. Aha, jeszcze tu atak na 2 do 1. 2 do 1 i 2. Atakujący musi się wycofać i może się wycofać i się wycofa tutaj. Ale linia Wisły jest przełamana. Linia Wisły jest przełamana i teraz tak, jeszcze sobie zrobimy sprawdzenie kolei. To już znika. To jest tutaj, zostaje. To idzie tu. A to idzie tu. Także Sowieci sobie następne posiłki mogą podciągnąć aż tutaj. Jeżeli będą mieli dwie aktywacje, no to nie dojadą do Berlina drugą aktywacją, ale pierwszą, jeżeli będzie w miarę pogoda dobra, to dojadą do Berlina bez problemu, więc coś trzeba będzie na to poradzić. Tak wygląda koniec tury 21. Tura szybka, jak widzicie. Sporo się działo, o tyle, że Niemcy no już tutaj są totalnie rozbici, totalnie w proszku. No wejdzie jeden korpus pancerny, więc albo robimy obronę Berlina już w Berlinie, albo wystawimy go sobie tutaj ruchem kolejowym. No zobaczymy, wszystko jest kwestią do przemyślenia, zobaczymy, jaka wyjdzie nam pogoda. To wszystko stąd już się musi zawijać, próbować przebijać się do Berlina. Tu już nic więcej nie ugramy. Tutaj Karpaty nam przytrzymają te korpusy przynajmniej przez dwie tury, więc też tutaj nie ma jakiegoś wielkiego zagrożenia. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i na Rumunii jest kryzys, ale co, spróbujemy tą piechotą jakoś podejść i ogarnąć, przynajmniej spowolnić jeszcze chwilę Sowieta. Szybka tura, szybkie granie, szybki wpierdziel i już niedługo, w cudzysłowie oczywiście, wakacje. Tura 21 za nami, za ten odcinek dziękuję, trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia wkrótce, na razie.